Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy nagrywać, jakie kompozycje oraz itemy są najmocniejsze w patchu 9.17. Wiele osób pytało o ten poradnik, tak więc zrobię, żeby Wam ułatwić gierkę i pokazać, co jest najsilniejsze w tej mecie, żebyście nie musieli się męczyć i próbować kompozycji na rankedach. Tak więc ze tier itemków, tu się w sumie dużo nie zmieniło z ostatniego patchu, troszkę kilka itemów przeszło na A tier, ale tutaj muszę Wam wspomnieć o demonie, czyli Darkin. Dlaczego ten itemek jest teraz mocny? Bo często gra się demonów, a oprócz tego często gra się shapeshifterów. Jeżeli gracie shapeshifterów, to chcecie, żeby oni się szybciej zamienili, chcecie, żeby wykradli tą manę, czyli chcecie złożyć Darkina, przypuśćmy na Gnara lub na Szywanę. Oprócz tego w A-tierze jeszcze mamy Dragon's Claw, o nim wspomnę troszeczkę później, ale też item, którego musicie zapamiętać, Ginso też o wiele wyżej wskoczyło. Ginso po tych buffach bardzo silne na Rangersów, na pewno tutaj się pokażą. Pierwsza kompozycja z S-tieru jest to Kari Evelynka. Tutaj, tu już wspominałem kilka razy na streamach, taka koreańska Evelynka się pojawiła i budujemy na nią Dragon's Claw, żeby była praktycznie nieśmiertelna. Dajemy jej demonów, żeby wykradała manę oraz Hexteka, żeby się dużo leczyła, bo na drugim poziomie ona potrafi uderzyć za 2000, tak więc tego Hexteka dużo się uleczy. Jest niesamowicie mocna w midgame'ie. W lejcie troszeczkę odpada, jeżeli jest więcej Morello. To będzie słaba, jeżeli tych Morello brakuje, to będzie mocna. Sejuani pod demona, możemy tutaj zrobić Gnara pod demona, oni świetnie działają. Do tego dajemy Morganę, która nam daje demonów i sorców. Brand jest świetny teraz w tej mecie, wraz z Morello i sorcami, naprawdę bardzo dużo robi, to jest jedna z silniejszych postaci. Aurelion Sole i Kartusa dajemy. Tak jak już wiele razy wspominałem, jeżeli gramy sorców, to te postacie można wcześniej zastąpić jakąś Ari, jakimś Twisted Fate'em. Panteona też późno dostajemy, ale chcemy go mieć, żeby miał on buffa do smoków z Aurelionem. Do tego Leona, wiadomo, Panteona Braumem możemy wcześniej zastąpić, żeby Evelynka miała podwójnego buffa od Guardianów, dlatego będzie miała Dragon's Claw'a plus 100 armora od Panteona oraz Leony. Tak więc zawsze pamiętajcie o tym ustawieniu, bo Guardiany się stakują i chcecie dać Evelynce jak najwięcej buffów. Kolejny team są to Yordle, Sorce, Knighty. Możecie zmienić demony, bo w sumie w tej kompozycji one nie za dużo robią, i wrzucić Kartusa zamiast Vegara pod koniec gry. Tak więc to jest w sumie standardowa kompozycja. Demon na Sejuani to jest taki standard też, bo ona ma mocnego ultimate'a i chcemy, żeby używała tego ultimate'a jak najczęściej, albo chociaż raz go użyła. Panteon z Leoną to jest powtarzający się patent w tej mecie. Jeżeli macie szansę grać Panteona z Leoną, grajcie w każdej gierce. Z buff do smoków pod Aureliona dajemy mu Ginso demona oraz Rabadona. Z Rabadonem będzie on bił kosmiczny damage. Z Ginso szybciej się stakował, też mu daje troszeczkę AP i demon, żeby wykradał manę. Fajnie z Ginso się stakuje ten demon, bo częściej może tą manę wykraść. Ustawienie standardowe, dwa razy Guardian stakujący się na Sejuani, naszym głównym frontlane'ie i na naszym głównym carry. Tak więc bardzo podstawowa kompozycja, zapamiętajcie sobie czempiony, które można grać. Morgana teraz jest podstawowym sorcem, bo często gra się demonów, to też jest warto zapamiętać. Tutaj kompozycja pod Imperiali, troszkę high roll, ale nie musicie zawsze grać pod Imperiali, możecie tych Imperiali pozamieniać jakimiś Blade Masterami lub Knightami. Zamiast Swaina możecie dać Sejuani na Morello i Guardians Angelu, też będzie fajnie działała. No, a zamiast Katariny, w sumie kogokolwiek możecie tam wcisnąć i też będzie całkiem ok działał. Yasuo na red buffie bardzo ważny, bo jego red buff stakuje się ze skillem, tak więc tego red buffa może nałożyć na wiele postaci. Leona, Panteon, tak jak już wspominałem, to samo ustawienie. Główny carry z przodu, główny carry z tyłu, dostaje podwójnego Guardiana i Draven na standardowych itemach. Tutaj nic się nie zmienia od ostatnich patchy, wszystko tak samo. Draven carry, podwójna. Kolejna kompozycja są to Guardiany, Sorce oraz Voidy wraz z buffem od smoków. Leona, Panteon, znowu powtarza się, praktycznie najmocniejsza podstawa w teraźniejszej mecie. Na patchu 9.17, do tego mamy jeszcze Fantoma, to jest ciekawe, ale Kartusa, wiadomo, późno możemy dostać. Troszkę highroll to jest, możemy też zagrać zamiast Fantomów czterech Brawlerów lub zamiast Panteona Brawlera, ale to jest jeden z najmocniejszych team compów w late game'ie, bo mamy tutaj Fantoma, mamy fajnego carry. Tutaj nawet itemki nie są pokazane, bo te itemki możemy wcisnąć na każdego. Możemy dać na Panteona jakieś itemki, możemy dać na Cho'Gatha, Morello oraz Guardians Angela. Możemy dać na Kartusa, Rabadona albo jakąś łezkę, żeby szybciej się odpalał. Na Aurelion Sola możemy dać te same itemki, które już wcześniej pokazałem.
Na Kindred też możemy dać Guardians Angela. Naprawdę wiele, wiele opcji jest i to jest bardzo mocna kompozycja, jeżeli chodzi o late game. Macie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. Morello nakłada się od Panteona, True Damage, Swordsów oraz Kindred Ulti większą żywotność waszej kompozycji. Zapamiętajcie sobie tą kompozycję, jest naprawdę mocna, ale jeżeli macie coś zapamiętać, to że Leona i Panteon w tej mecie są naprawdę OP. Tutaj znowu się powtarzają. Tutaj jest już A tier. Ja troszeczkę się nie zgadzam z tą kompozycją. Myślę, że ta kompozycja jest w S tierze. Demony i Shapeshiftery są bardzo mocne. W tym patchu możemy zagrać Ewelinkę, Kerry tak samo. Dać jej Dragon's Claw'a, Morello oraz Gianna. Swain'e są naprawdę mocne. Leona oraz Panteon, żeby Double Guardian poleciał na nasze główne Kerry. Do tego Brandta możemy wcisnąć. Możemy mu itemki dać, tak jak Morello, Rapid Fire. Czy tutaj jest potrzebny Draven? Myślę, że tego Dravena bym zamienił. On nie za bardzo tutaj coś tam daje. Wolałbym pójść pod czterech demonów. Bo i tak już zrobiliśmy. Czy tu już są cztery demony? Tu są cztery demony. Ale jeżeli nie macie Darkina na Gnarze, to zamiast Dravena bym po prostu dał kolejnego demona. Bo tego Darkina nie zawsze dostaniecie. Spatuły jednak ciężko jest dostać. Tak więc Dravena zamiecie sobie za demona. Możecie dać Morganę, możecie dać Aatroxa, żeby mieć lepszy frontlane, ale ta kompozycja też jest naprawdę silna. Tutaj są asasyni, sześciu asasynów plus Wild. Ja tę kompozycję średnio lubię, ciężko jest tym zagrać, bo nie macie takiego frontlane'u, ale jest to grywalna kompozycja. Ta kompozycja wróciła, te asasyny po tych zmianach są ok, nie są jakieś super silne, ale są ok. Na Pajka dajecie Morello, żeby tych tanków lub postaci, które się leczą, łatwiej zabić. Rengar, Kerry, tak jak zawsze, oraz Akali, Kerry. Bardzo standardowa kompozycja, nie ma tutaj za bardzo co mówić. Stawiacie wszystko w końcowej linii, żeby asasyni mogli skoczyć tam na tylne jednostki, a wszystkie te jednostki pójdą w stronę Gnara. I koreańskie Rangersy. Te Rangersy są naprawdę bardzo często forsowane w Korei. Myślę, że na serwerach europejskich, amerykańskich też są grywalne. Ja ostatnio grałem bardzo często, można nimi dojść do top 4. Czy nimi wygracie? Ciężko powiedzieć. Nie jest to kompozycja, która wam wygra, ale jest to systematyczna kompozycja, jeżeli złożycie Ginso na Varusa albo na Ashkę. Na Ashkę możecie dać jeszcze Static Shiva, wtedy wasz damage będzie o wiele większy, ale Hurricane i Hosh da wam możliwość silensa na kilka postaci. Co na Ashkę jest jeszcze mocne, to będę omawiał w następnym filmiku, bo postaram wam się nagrać analizę koreańskiej gierki lub gracza koreańskiego, który jest naprawdę mocny. I on na Ashkę zawsze składa Ginso oraz Statika i do tego składa Dragon's Claw'a, żeby ta Ashe przypadkiem tam z tyłu gdzieś nie padła od jakiegoś Aurelion Sola na strzała. I do tego Static Shift jest bardzo ważny. Dlaczego jest bardzo ważny? Bo jeżeli Ginso wam się nastakuje na maksa, czyli na 5 strzałów na sekundę, to wasz Static Shift będzie się aktywował 1,6 razy na sekundę. To jest bardzo duży damage, tego damage'u czasami brakuje w tej kompozycji, tak więc Static Shiva też bym tutaj wpychał na te postacie. Do tego Panteon oraz Leona. Jeżeli nie macie Panteona, to Braum. I to by było w sumie na tyle Sejuani. Oczywiście z Morello, bo ma obszarowego ulta i fajnie zadziała. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeżeli wam się te kompozycje podobały, zostawcie suba, zostawcie lajka, napiszcie w komentarzach, jaka waszym zdaniem kompozycja jest najsilniejsza. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.